to zmierza miejscowy bohater. Ten, na którego najbardziej czekali panie podczas dzisiejszej gali. Łukasz Bugu-Głowecki. Wydolność fizyczna. Wentylacja bardzo wysoka, prawie 170 litrów. Bardzo dobrze. Na wydolność fizyczną pracujemy całe życie. Dlatego właśnie wytrenowany maratończyk ma średnio dwukrotnie większy pułap tlenowy niż biegacz amator. A jaki jest poziom wydolności zawodowego wojownika Łukasza Pławeckiego, którego walki nie przekraczają 15 minut i jak się ją mierzy? Przekonajcie się sami. Dla optymalnego przygotowania do walki konieczne jest uwzględnienie w treningu sportowym harmonijnego rozwoju potencjału tlenowego, czyli aerobowego, jak również potencjału beztlenowego. W celu monitorowania tych potencjałów przeprowadzamy testy wydolnościowe. Dzisiaj zapoznamy się z procedurą takiego testu z pomocą wielokrotnego mistrza Polski i świata w kickboxingu, Łukasza Pławeckiego. Łukasz trenuje na co dzień w klubie Halny Nowy Sącz, gdzie do walk pod jego okiem przygotowuje się również wielu młodych, głodnych sukcesu zawodników. Przeprowadzona procedura testu jest procedurą powszechnie stosowaną na Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie i innych uczelniach. Z Łukaszem pracujemy już od ponad 2 lat. Łukasz jest bardzo świadomym siebie zawodnikiem i same przygotowania, które realizował on jako same treningi, były dla niego jakby za małym bodźcem. Stąd też chciał zrobić badania wydolnościowe. Chciał zobaczyć, jak testy fizjologiczne, testy biochemiczne, testy somatyczne mają się do jego wyników sportowych. Najprościej wydolność jest to jakby zdolność organizmu do wykonywania wysiłku o maksymalnej intensywności, ale zawodnik wydolny fizycznie też charakteryzuje się szybkimi procesami odnowy biologicznej, czyli szybkim procesem restytucji. Dzisiaj będziemy określać poziom wydolności fizycznej Łukasza. Pobierzemy sobie krew do określenia poziomu mleczanu. Wykonujemy oznaczenie stężenia mleczanu w krwi arterializowanej pobranej z opuszki palca. Do kapilary pobieramy tylko 10 mikrolitrów, także jest to badanie bardzo mało inwazyjne. Później sobie przejdziesz do pomiaru składu ciała, dlatego też nie chciałbym, żeby cokolwiek teraz było spożywane, czyli zero napojów, zero jakichkolwiek posiłków. Badanie struktury ciała polega na pomiarze oporu elektrycznego przez poszczególne tkanki, które znajdą się w organizmie. Odczytujemy z urządzenia wartości oporu, które stawia przy poszczególnych częstotliwościach. Dzięki tej metodzie bioimpedancji elektrycznej jesteśmy w stanie określić zarówno ilość tkanki tłuszczowej, ilość tkanki mięśniowej, masę beztłuszczową, wodę zewnątrzkomórkową oraz wodę wewnątrzkomórkową. Po wykonaniu niezbędnych pomiarów przechodzimy do właściwej części testów. Maksymalny minutowy pobór tlenu. Test na bieżni mechanicznej, test w postaci biegu, który rozpoczął się 4-minutową rozgrzewką, a następnie co 2 minuty zwiększaliśmy tempo biegu, aż zawodnik osiągnie subiektywne, skrajne zmęczenie. Zakończyła nam się pierwsza runda. Runda, miejmy nadzieję, bardzo dobra dla Polaka, nie tylko w naszych oczach, ale również w oczach sędziów. Jest, idziemy na koordynację. Test zakończył się po 18 minutach, a Łukasz osiągnął maksymalną prędkość biegu 15,7 km na godzinę, a VO2 max 61,2 ml na kilogram na minutę. Na bieżni było dobrze do momentu, kiedy zaczęła przyspieszać. Ostatnie 3 minuty to już była taka walka z samym sobą.
To był test na bieżni, ale ja w głowie miałem to, że to może być ostatnia runda walki i muszę jeszcze przewalczyć minutę, dwie minuty w tym tempie. To miałem w głowie i dlatego nie podnosiłem ręki, żeby tego przerwać. Oprócz tego, że poznajemy wskaźniki maksymalne, poznajemy wskaźniki progowe, które charakteryzują zmianę energetyki wysiłku. Na ich podstawie dobieramy obciążenia treningowe, które realizowane są w trakcie przygotowań do walki. Dodatkowym aspektem, który dzisiaj badamy, jest koordynacja. Łukasz musi w jak najszybszym czasie reagować na sygnały świetlne pojawiające się na panelu. Szybkość reakcji sprawdzamy po kolejnych etapach testu wydolnościowego, aby ocenić, jak wysiłek fizyczny wpływa na szybkość decyzji zawodnika. Po teście na bieżni jeszcze dwukrotnie pobrana zostaje krew. Stężenie mleczanu po 3 minutach było dość wysokie, niemniej jednak po 20 minutach spadło znacząco, co świadczy o tym, że jego organizm bardzo szybko się zregenerował. Kiedy sportowiec uderza w worek, biegnie, robi pompki, jego mięśnie ulegają drobnym uszkodzeniom. Aby się naprawić, organizm potrzebuje czasu. Ten czas może zostać skrócony przez wibroterapię. Co więcej, wibroterapia jest w stanie zapobiec tym mikrourazom. Dlatego właśnie Łukasz korzysta z wibroterapii. Wibroterapia to forma terapii leczniczej i profilaktycznej, która jako bodziec wykorzystuje wibracje. Sportowa wibroterapia w produktach Wittberg opiera się na wykorzystaniu 2 pasm drgań medycznych. Niższych do ochrony, zmniejszenia bólu mięśniowo-szkieletowego, zwiększenia utlenowania krwi i odżywienia mięśni oraz tych wyższych do stymulacji, pobudzenia ośrodkowego układu nerwowego i wywołania efektu szybkiego rozgrzania. Przede wszystkim jest to niefarmakologiczna taka terapia, która wpływa na organizm. No, to zostało potwierdzone licznymi badaniami. Doniesień naukowych jest bardzo dużo na ten temat. Jak dowodzą badania z Victoria University w Melbourne, wibroterapia zasadniczo zmniejsza opóźnioną bolesność mięśniową. Stymuluje reakcję immunologiczną, sugerującą zwiększone pobieranie leukocytów oraz zwiększa oczyszczanie lub ogranicza produkcję interleukiny 6. Wibroterapię bada się na całym świecie, między innymi w Szwecji, we Włoszech czy w Izraelu. Na Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie wykorzystuje się w tym celu dedykowaną pracownię wibroterapii stworzoną we współpracy z polską firmą Wittberg. I to, co wykazały nasze pilotażowe badania, okazuje się, że mikro, a nawet makro urazy mięśni szkieletowych podczas pracy fizycznej są szybciej eliminowane i mięśnie odzyskują wcześniej zdolność wysiłkową, dzięki czemu można optymalizować trening fizyczny. Regeneracja pełni ogromną rolę w sporcie amatorskim i zawodowym, o czym niestety często zapominamy. Jest elementem sportowej triady w racjonalnej periodyzacji procesu szkolenia. Trening, dieta i regeneracja. Sukces każdego sportowca to umiejętne połączenie tych 3 podstawowych aspektów. Masaż wibracyjny jest doskonałym uzupełnieniem wypoczynku. Przyspieszając procesy regeneracyjne, umożliwia sportowcom zwiększanie obciążeń treningowych w krótkim czasie. Przed Łukaszem kolejny ciężki test. Do oceny poziomu wydolności anaerobowej najczęściej wykorzystywany jest test Wingate. Zadaniem badanej osoby jest wykonanie supramaksymalnego wysiłku, sprintu. Wysiłek wykonywany jest najczęściej z oporem, siłą hamującą, wynoszącą 7,5% masy ciała dla mężczyzn i 6,5% dla kobiet. 3, 2, 1, Już się od razu na dystans próbuje trzymać Polaka, tak jak w poprzednich 2 rundach Juwara. Teraz próba kolana ze skoku. Ale trafi Łukasz Pławecki! Okej, popedałuj chwilę. Oddychaj. Łukasz Pławecki teraz będzie pracował nad tym, żeby skracać się dystans. 3, 2, 1, 1. Hop, hop, hop! Łukasz Pławecki jeszcze jeden zatarczył na nogach i drugi raz ląduje na deskach. Juwara. Trutaj sobie.
Wracamy. Jesteśmy. W porządku wszystko? Zobaczmy teraz, jakie wyniki osiągnął Łukasz Pławecki w teście Wingate. W przypadku wykonywania testu na kończyny dolne Łukasza maksymalna moc beztlenowa wyniosła 1271 W. Została uzyskana w 4 sekundzie 10 setnej sekundy i utrzymana przez 3 sekundy 11 setnych. W przypadku testu Wingate wykonywanego na kończynach górnych maksymalna moc w wysokości 824 W została uzyskana w 3 sekundzie i 9 dziesiątych sekundy i utrzymana przez 3,4 sekundy. Po trudach testów Łukasz Pławecki udaje się na dłuższą regenerację. Przed nim kolejne ciężkie treningi, walki, wyzwania. Szereg danych uzyskanych podczas testów będzie wykorzystany do opracowania szczegółowego planu, którego realizacja ma doprowadzić zawodnika do kolejnego sukcesu sportowego. A czy ty wiesz, jaki jest poziom twojej wydolności fizycznej? Film powstał w Pracowni Fizjologicznych Podstaw Adaptacji oraz w Pracowni Wibroterapii na Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie. Zapraszamy kluby sportowe i sportowców na testy i do współpracy.